Ktoś szykuje ognisko? Tak, na przyjęcie. To tam. Tam jest Candyman? Tak mówił mój kolega Charlie. Tu zginął chłopiec. Kto to był? Nie wiem. Charlie mówi, że był dziwny. Pomylony? Nie, niedorozwinięty. Jego mama była w sklepie. Zachciało mu się iść do ubikacji. Mama się nie spieszyła. Oglądała to i tamto, on zaczął jęczeć. Rozzłościła się na niego i wysłała go na drugą stronę ulicy. Kiedy już wychodziła, usłyszała jego krzyk. Mamo! Był tam duży, silny facet, który pobiegł, żeby sprawdzić, co się stało. Wyszedł roztrzęsiony i zapłakany. Był w środku tylko przez 5 sekund. Jego włosy zrobiły się siwe. Po prostu osiwiał w mgnieniu oka. Chłopiec został zabity? Gorzej. Leżał na podłodze w kałuży krwi, trzymając się za brzuch. Cała ubikacja spływała krwią. Nie można było mu pomóc. Lepiej, że umarł. Czy to zrobił Candyman? Poczekaj tu na mnie, dobrze? Candyman. Przepraszam, już wychodzę. Nie zamierzam wtrącać się w wasze interesy. Nie jestem gliną. Pracuję na uniwersytecie. I... już stąd idę. Puśćcie mnie. To niezbyt rozsądnie z waszej strony. Moi koledzy wiedzą, gdzie jestem i czekają na mój powrót. Zostawcie mnie. Słyszałem, że szukasz Candymana, dziwko. I znalazłaś.